Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie. I tak, Fingered. Warto powrócić do tej gry. Kiedyś ją nagrywałem, chyba z 4 odcinki nagrałem, czy 3, już nie pamiętam. Mhm. W każdym razie, no... Był Isaac, bądź jest, w zależności od tego, ile odcinków wrzucimy. Ale już się powoli kończy. A to jest inna gra Edmunda Macmillana, czyli właśnie Fingered. No i nie będę wam tłumaczyć, na czym to polega, obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki. No i postanowiłem, że warto nagrać, tak nie wiem, z 4-5 nowych odcinków, może sobie jeszcze poszperamy w tej bazie. Ej, dobra, zróbmy tak, że na początku każdego odcinku poszukamy dwóch osób. Okej, okay, a jakich osób? Na przykład Kononowicza? Przepraszam, pierwszy co mi wpadło. No dobra, możemy znaleźć Krzysztofa Kononowicza. Dla tych, co nie patrzą... A nie, pierwszy i okej, okay, pierwszy... No, i... A, kurde! No to nie wiem. To może bez... Krzysztof Konon. Krzysztof Konon, powiadę. Ej, czekaj, co jest? Ej, ciekawie się to... Nie, dobra, może ja się cofnę? No. Bo to było dziwne. Dobra. Albo Krzysztof mogło się... Ale dobra, Krzysztof Konon. Krzysztof... Konon. Tak. Aha. Kitten Krzysztof. Wiek 22. Ej, ona jak dziewczyna wygląda, płeć, a jest male. Male. Tylko, że wiesz, tutaj są, tu jest dużo takich osób. A, okej. Okej. Czyli tak. Czyli został skazany za podpalenie swojego pindola. Winner to jest pindol. A, okej. Tak. I został skazany na jeden rok w niebie. No, to dość okrutne. Ej, to trochę taka metafora księdza, nie? Że nie może używać seksu. Dobra, to jeszcze jedną. Teraz ja może coś wymyślę. Dobrze. Znaczy my to razem wymyśliliśmy tam, tylko ty nie zdążyłeś tego powiedzieć, że to chcesz. A, no dobrze. Nie, żartuję, no wymyśl. Niech tak będzie. Zbigniew Ziobro. Zionistik Zbigniew. Ma 11 lat. Jak oni szybko dorastają. To jest spokojnie, to tylko kot otwiera szafę. Bo jest głupi. A właśnie, bo stonoga też jest Zbigniew. Czy tak. Nie? A, tak. Bo nie, bo tak, tak, tak. Co? Zbigniew Ziobro? Aha, on też ma Ziobro. On też ma Zbigniew. Został skazany za kłamanie. Co? Kłamanie małpie? I został skazany na... Co tam się dzieje, kocie? Tydzień jakiegoś floginksu. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. No ale cóż... Tak to właśnie jest. Dobra. Teraz przechodzimy do właściwej gry. Tak, czyli będziemy skazywać Basic Bob, czyli wszystko tutaj jest jasne, klarowne. Czyli tak, wyglądał skinny, czyli był chudy. Był chudy. Sprawdźmy, ilu ich tu jest. Nie wiem, czekaj. Tych dwóch po środku chyba, co? W sumie. I wyglądał dziwnie, czekaj, wyglądał dziwnie, łyso i wyglądał staro. Czyli tych możemy już wyeliminować, bo oni są młodzi. A, okej. Okay. Bo wszyscy młodzi noszą takie czapeczki. No tak. To logiczne, też takie nosiliśmy. Może ten pierwszy? Ten. Bo ma wyglądać dziwnie. Jak ktoś... dla ten pierwszy też w sumie. Znaczy, wiesz co? Jak ktoś wygląda dziwnie, to znaczy, że ma jaśnie takie jakieś zęby wampira, spiczaste uszy, węża. Albo kolor skóry też? Czy nie? Nie wiadomo. Też po części. No dobra. Wyglądał dziwnie, łys. Dobra, to tego. Dobrze. Dobra, czyli ona w jednym nie będzie pewna, czyli tak, może najpierw te, których jest pewna, czyli dwójeczka. Unkempt. Kurde, nie wiem, co to znaczy. Ja też nie. Wygląda, jakby stracił swoje włosy. Okay. I nie jest brzydki. O kurde, a co znaczy, że nie jest brzydki dla nich? Może mieć takie usta jak tak, tam? Tak, 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 właśnie o to biega. O. Czekaj. Tad Large. Możliwe, że to ten? No. A Unkempt. Nie mamy innego pomysłu, więc zaznaczymy tego.
Poczekaj, bo musi być ładne, a reszta po prostu nie ma żadnych takich... takich dziwnych rzeczy. Cech. No. Jak? Udało się, No. Co? Mężczyzna ożenił się z mopem? Okej, okay, Bigot Bernie jest rasistą. Jej. Okej, okay, czyli wyglądał jakby się za dużo nie mył. Czyli to może być równie dobrze ten. A. Możliwe, że tutaj ten będzie, no ale dobra. Wyglądał jak Money Bank Bags Mahoney. Czyli tak jakby miał pieniądze, coś takiego. Did not look like a twig, czyli nie wyglądał tak gałązkowato. No to by się zgadzało, bo on jest gruby. I był łysy. No to chyba on. To chyba ten zielony, nie? Znaczy nie, ten! Tak. Co ja mówię, zielony? Z kubkiem na głowie. Hoboman, człowiek żul. Okej. Jak? Starszy człowiek znaleziony nagi. Bliźniaki szczekały na mur. Negatywna Nancy. Prawie jak fakt. Okej, okay, negatywna Nancy, czyli ona mówi, że... Ona zawsze mówi prawdę, ale zawsze mówi, że coś nie jest jakieś. Mm-hmm. Czyli tak. Didn't look like a slob. Slob. Czy to znaczy, że był gruby? Dobra, nieważne. Czyli nie był stary. Mm-hmm. Nie był tak totalnie stary. A to znowu chodzi o dziecko, czy chodzi, że po prostu nie był jakiś siwy? Podejrzewam, że na przykład ten będzie, że to nie będzie ten. Mm-hmm. Nie był gigantem. Nie był gigantem. Nie wyglądał jak jakiś freak. Czyli może tego wypuśćmy, bo on ma rogi. No ma. No ale ma. Mi jest trudno coś, bo dla mnie im wszyscy dziwnie wyglądają. Freak. Czyli tego też wypuszczę. Okay. Bo on też ma rogi. No i dobra. I teraz nie wyglądał jak slob. Co by to mogło... Cokolwiek to znaczy. Kiedyś miałem rozkminione, co znaczą niektóre rzeczy, ale... Czyli nie był tak totalnie stary. Czy któryś jest tutaj stary? Może ten? No ten jest stary. Ten z piłką też jest stary, bo ma takie siwe włosy chyba. Tak. I nie był duży. Więc może tego byśmy zwolnili, bo on jest duży. No ja myślę, że to ten czarny najszybciej, bo on jest też mały dosyć. A właśnie, i nie był ten stary, więc może ten. No tak. Sexy. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Nie wiem, jak to skomentować czasem. Din den. Czyli nie wyglądał na szaleńca. Nie wyglądał na szaleńca. Dobra, może byś tak. Czup, czyli chyba nie był gruby. Nie, że był gruby. Mhm. Że był gruby i był niski, ale nie był całkowicie. Nie był jakimś freakiem. Czekaj, co chodziło, że on kłamał, czy co? Bo się nie, chodziło o to, że on się walnie w czymś, w tym A, chyba najprawdopodobniej. Okay. Czekaj, że nie był freakiem, tak? No to tego mogę zwolnić. Okej. Okay. Reszta jest normalna. Nie, tych dwóch też mogę z ten. Bo oni mają ten kołnierz. No tak, tylko wiesz, co mi chodzi. Tak. Że po prostu nie, no reszta... rozpatrzenie w takich kategoriach ich. Wydaje mi się, że to może być ten. Mhm. Bo... po prostu jest mały. Mhm. No tutaj jedyną małą osobą jest ten. Jest ta osoba. No. Ci raczej nie są. Czup. Ale to z kolei ten... Nie wiem, czy ona jest gruba. Nie wiem, jak oni tutaj... Chudy jest. No, on trzeba wygląda. Na ręce patrzeć, nie? Aha. Tak. Póki co dobrze. TV robi cię mądrzejszym. No tak. No tak. Nie TVP, przepraszam, że tak powiedziałam. Okej. Okay. Evil Eddie. Prawda tylko w połowie. Okej, okay, czyli te... Prawda tylko w połowie. Ale to i tak wiadomo, że to, co jest na zielono, to dobrze, nie? Wimp. Tylko co to znaczyło wimp?
nie wygląda jak Wimp, nie wygląda coś tak, tak? O to chodziło, bo tak, to tak, 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 tak. Jestem przekonany, że wyglądał brzydko. Dobra, czyli to, tego mogę zwolnić. On wygląda brzydko? Nie, no właśnie, że sprawca wygląda brzydko. A dobra, sorry, bo... A ono wygląda ładnie, bo ma dziubek. A, dobra. Więc mogę go uwolnić. No i to tyle. Chyba nikt nie ma jakichś takich oznak większych. Okej, bo ten trzeci na przykład ma takiego ryjca dziwnego, a ten ostatni też coś tam no, jest z ryjcem. Jak się ma takiego ryjca, to znaczy, że jest się głupim. Aha, dobra. Czekaj, like a wimp. Co to może znaczyć? A ten ostatni był chyba pobity, a to nie znaczyło, że jest brzydki, czy coś takiego, czy nie? Ugly, właśnie? No. No. No, tamten. Może ten. Ten myślisz? Czy nie wiem, czekaj. Myślę, że nie wyglądał na zadbanego i myślę, że wyglądał mądrze. Mądrze? Tylko, że to może być nieprawda, nie? No właśnie. Ej, no to wyglądał jak debil, no to tamten miał krzywego ryjca, był głupi. Ten? No nie wiem, tak powiedziałeś, tak? No. No dobra, weźmy tego. No dobra, to spróbujmy, nie wiem. Możemy się raz walnąć. A, jednak ten. O tym nawet nie pomyślałam, szczerze. Kurde, muszę zapamiętać, co to znaczy wimp. Okej, okay, ten mówi na odwrót. Co to znaczyło? Nie wiem. Aha. Dlatego chcę to znaleźć. Chciałam się dowiedziałeś. Po tym odcinku dowiemy się, co to znaczy. Wealthy, czyli był duży. Nie, sorry, był zamożny. Zamożny. Aha. Był zamożny, wysoki, głupi. Czekaj, on to na odwrót mówi wszystko? A właśnie, właśnie, czyli był niski, niski, mądry i... Biedny? Niski, mądry, biedny i owłosiony. Ale czemu on by miał być mądry? A on nie ma okularów? A dobra, przepraszam. Czyli jest biedny, jest niski. Jest mądry, bo ma okulary. Okulary? I łysy, nie jest łysy. Dobra. Yeah. Okej. Okay. Jezu, ten jest na czas. Nie lubię na czas. Rozumiem. Ogólnie jest 21 ich, z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że on nie był chudy. Mhm. Nie był chudy, ale był silny. Czyli może mieć ten kapitan. Jakiś napakowany? Był chudy, silny. Nie był chudy, czy był chudy? Był, czekaj. A nie, nie był chudy. Gruby, silny. Gruby, silny, mądry. Czyli tych mogę uwolnić. No. Ten może. Gruby. A ostatnie? Bo jeszcze mam pół minuty. Patrz, tego uwolnię. Tego, tych też. Dobra, bo... tamten, ale a to ostatnie co jest? Nie był zbyt... Owłosiony. No. A jaki jest jeszcze mądry? Ma ktoś książkę? Nie. Nie. No to tego weźmy. No dobra, nie wiem. O, udało się. Przecież on był w sumie owłosiony, bo miał brodę czy tam wąsy. Moja ulubiona postać, Broken Bella. Ma problemy z głową. Jestem przekonana, że mógłby być nauczycielem. Czyli mądry, tak? Chodzi pewnie o to? Pewnie tak. Dobra, ale jeszcze raz. Że lubi, że... Lubi piłki. A co, on jest jakiś taki może pobity czy coś, czy nie? O. A nie, dobra, okej, okay, po prostu ma piłkę. Patrz, może być nauczycielem, ma oksy, no ma dobra. Piłkę. Jest, czy jest bogaty? Ma mysz na ramieniu, to może być, że jest biedakiem. Widzisz? No. Aha, no dollar man. Okej, okay. No dollar man. Aha. I baby man. Ma taką czapeczkę, ale to jest ze sportem bardziej. No. No ale nie wiem, nikt bardziej chyba nie pasuje. Nikt mi tu właśnie nie pasuje do niego. Dobra. Weźmy tego. Dobra. Fajnie, że on z piłką. I z myszą. Okej, okay, nigdy się nie powtarza, czyli musimy zapamiętać. No dobra, po kolei po prostu. Patrzymy i od razu wywalamy tych, co nie pasują. Ej, w ogóle fajna notatka. Muszę użyć tej głównej bazy kryminalistów, żeby zobaczyć, czy jestem kryminalistą. A, bo główny bohater tutaj też zabijał osoby. A,
I to jest na notatkach. I on na końcu przez to zostaje skazany też na krzesło. Czyli my. Tak. Fajnie. Tak się kończy gra. Czyli tak. Jest chudy. Dobra, no to najpierw, nie wiem, wyrzucić jakiś chudych, abyśmy zapamiętali? No właśnie nie wyrzucić, tylko wyrzucić grubych. Przepraszam, wyrzucić grubych. Tak, sorry. No to ten jest gruby. No chyba tak. Ten też jest gruby. No dobra, ten następny też w sumie, nie? Okej. Okay. Tu wielu jest tego gruby. Może wywalmy, bo on dobra. Jest gruby. Okej. Okay. Aż tak gruby to nie jest, wiesz, i to bo tutaj jak na standardy... A za nim też jest gruba bardzo, bo ma takie policzki, ale dobra, możesz dobra, się jeszcze raz. Nie był zamożny. To do tego chyba, bo ma jakąś koronę, co? Tego nie, bo ma zegarek, nie, też. No. Dobra. Nie był zamożny. Czyli to ten... To jakiś kapelusik. A ona i tak jest gruba, to ona nie będzie. No. Nie był stary. No nie jest chyba. Nie był stary. Nie wyglądał na... Kupkę włosów. Nie wyglądał jak... Herbal. Herbal. Czyli taki kłaczek, taka kula włosów. Aha. I to jest... może to? Bo on... Nie, no chyba on, bo nie wiem. Ten, nie? No. Gierne cię. A miał takie oczy jak takie dziecko w sumie. Ano? Takie sweetaśne niby. Aha. Ej, martwy człowiek zapomniał imienia. Aha. Articulate Art jest bardzo specyficzny. To jest, o ile dobrze pamiętam, to jest koleś, który jest bardzo dokładny. Czyli jak mówi, że musi coś... czekaj. Very. Aha. On zamiast mówić, że ktoś jakiś jest, to mówi, że jest very. Mhm. To znaczy, że na przykład jak powie, że ktoś jest bardzo bogaty, to znaczy, że musi mieć Rolexa na łapie i coś jeszcze. Aha, okej. Okay. No dobra. Czyli jestem przekonany... Low income, czyli chyba, że jest biedny, tak mi się wydaje, income to są chyba dochody jakieś, no ale dobra. Raczej jest męski, raczej. Raczej jest męski. Raczej jest męski, wygląda bardzo silnie. Bardzo silnie wygląda. No dobra, ale jak jest silny, to w sensie, to w sumie co ma takiego bardzo być? Silny? Aha. Najlepiej jakby miał ten... o właśnie, opaskę na oku. Tak. Albo... O właśnie, bliznę ma... Ale jest biedny też, tak jak mówiłeś. Jest biedny i krótki. I męski. Pokaż? Pierwsza? To było, no nie wiem, załóżmy, tak. Że to znaczy biedny. No, chyba tak. Sexy. Ej, ostatnie słowa. Piękne. To będzie wyryte na nagrobku. A, trzy psy zamordowane. Nie. Nie. Dusty Dirk. Aha. U niego też jest jakby ograniczenie czasowe, w sensie tak? On po jakimś czasie wypełnia salę swoim smrodem i trudno jest to spoznać. Ludzi? Tak. A. Dobra, co się spieszmy. Czyli tak, nie był chudy. No, gruby. Nie był chudy, był słaby. A to nie przeszkadza aż tak w sumie. No, gruby, słaby. Gruby, słaby. Wydaje mi się, że not good looking. Nie był zbyt przystojny? No. I na pewno nie wyglądał zbyt zadbanie. No to jakiś biedak, jakiś gruby, tak? Coś takiego? Jakiś gruby, słaby biedak. On? Czemu? Kurde, właśnie czekaj, muszę zobaczyć. Gruby. No. Za szybko przewijasz, bo teraz, ja w ogóle nie widzę. Co? Czekaj. Nie był zbyt zadbany. Nie... No. Czekaj, od początku, dobra? No on jest jakiś taki... Magila jakiegoś i w ogóle. Tak. Wydaje mi się, że nie był zbyt zadbany. I na pewno nie był silny.
Oni mają rękawice, to mogą być silni ci dwaj kolejni. Tak, tak. Nie był silny. To może ich wyeliminujmy. No dobra, wywal ich od razu. Tego też. No on nie wygląda na jakiegoś zaniedbanego, bo ma Rolexa, ten drugi. Aha. Too tidy. Nie wiem, a ten czwarty, ten czerwony dziwak? On jest taki sobie. To ja nie wiem, co to jest w ogóle. Ten jest z kolei... Czekaj. Too tidy. Kurde. Ciężkie to. Nie wiem, czy ten pierwszy... Albo on, albo ten pierwszy bym stawiała. Czekaj, jeszcze raz zobaczmy. Gruby. No ten jest niby gruby. A ten pierwszy? No ten też jest gruby. A teraz silny. Co by go zrobiło, że jest... Patrz. Nie jest silny, nie? Patrz. Mnie się ogólnie wydaje... On ma jakiegoś ptaszka na ramieniu, ale nie wiem, czy to coś znaczy. Czy jest silny? I teraz, czy śliwa pod okiem oznacza, że jest słaby? To właśnie nie wiem. Bo ten jest na przykład pacyfistą. Dobra, to byś tego. Tego? No, będzie zielony najpierw. A, jednak nie. Shai Shannon jest bardzo nieśmiała. Aha. Coś robi w sumie? Tak, nie dokańcza zdań. Wydaje mi się, że wyglądał. Nie wyglądał. Że nie wyglądał na takiego słodkiego. Cute. Słodkiego, zadbanego. Okej. Okay. Ej, i mają te ptaszki na ramionach. Czy to im daje do słodkości, czy do czegoś? Ja właśnie nie wiem. A mnie. Nie, wiesz co? Mnie się wydaje, że ten. To im chyba daje bieda? Do biedy. Tołg. Czekaj. Pretty. Ta chyba Tal, że był wysoki. Mhm. Wysoki. No a tu wszyscy są wysoki, no oprócz tego, no. Że nie wyglądał na miłego, jakiegoś takiego cute. To może tego wywalmy. No dobra. Tego też. No, tego kolejnego też w sumie. Tak. No jest to dość trudne. No. Czekaj, teraz ej, tak. Ej, ten ma smoczkę, to czy on jest cute? Nie, on jest co najwyżej young. Okej. Okay. Był bardzo wysoki. No on jest bardzo wysoki. Czyli, ten pierwszy. Czyli tego wywalamy. No. Hmm. No, ci są tacy średni, więc też nie wiem, czy nie mogli być. Bal. Bald. Chyba chodziło o to, że nie był nie taki łysy. Nie wyglądał jak łysy. To, nie wiem, on tam ma jakieś włosy, czy co to jest? Nie, no ma. Jakieś żółte, z boku ma jakieś też jakieś coś, nie wiem właśnie. No to może... Ale patrz, też nie był chyba mądry, o to chodzi. No, on a on ma taką gila. Szczę... Znaczy nie, gil to jest, że jest brudny. Aha. A taka szczęka, taka oznacza, że jest głupi. Okej. Okay. No dobra, to weźmy pierwszego, bo ta reszta to ja nie wiem, co to ma być. Czy pójdę do piekła? Cóż. Ips, Iggy. Bardzo... Aha, on musi iść do kibla, tak. He's gotta go really bad. Okej. Did not look hip, czyli nie był hipisem. Nie był hipisem. Nie... Był mądry. Mądry, nie hipis. Dobra, dalej. Mądry, nie hippies. Stary, mądry, nie hippies. Stary, mądry. Stary, mądry, nie hippies, który prawdopodobnie nie był motocyklistą. Dobra, stary, mądry, nie hippies. Ci nie. Dalej. Stary, mądry... Ten by mógł być. Ten, nie? Nie, ten myślę. Ten? On jest stary. Stary, mądry, chyba. Nie hippies. No dobra. A jeszcze jakiś jest? No znaczy... ja nie wiem, bo dla mnie tamten staro. Dobra, nie to wygląda. Tego weźmy. Sexy. I patrz, kobieta zjadła chleb, umarła. Pigisz pip. Wydaje mi się, że ma jakiś meksykański, nie wiem, że mówi, rozmawia po meksykańsku czy coś. On mówi bardzo dziwne słowa, które są takimi anagramami. Na odwrót? Nie. Czyli, że trzeba je trzeba pozamieniać literki.
Wygłodzony, bo tu... Nie wiem, tak mi się to it jakoś... Nie, to tak nie działa. No wiem, dobrze. Ja pierdzielę. Dobra, później. He look like a... Happy? Nie. Nie. Hippies, może. Hippies? Tak, że wyglądał jak hippies. A, dobra. On chyba jeszcze może dodaje jakieś swoje litery, dobra, wiesz? A, dobra, tak dziwnie. Czyli wyglądał jak hippies. Baldly był. Łysy. Tak. Łysy hippies? Tak, okay. Łysy hippies. Łysy hippies. Puel. Jak... Jezu. A znajdź łysego hippisa może. Czy jest jakiś łysy hippies? Poczekaj. Ten ma... Czekaj, kto jest hippisem? On? Ale nie jest łysy. Kurde, czy to ktoś jest łysy? No, fajnie. Czy ciekawie. Czekaj. Na... Nit, czyli jest zadbany. Nit. To mi też wiele nie daje, bo tutaj nikt nie ma jakiejś gili, czy wiesz... Ma krew z nosa. Aha. Ale patrz, może tych bym ominął. A tak, aha, dobra, patrz, sorry. Mają chupę na głowie, więc no nie można powiedzieć, że są zadbani. A ja ten ma jakieś jajo i muchę, to jego też można nie powiedzieć, tak. No. No dobra. To teraz tak. Dziwne. Wygląda jak hippies. Czekaj, teraz... Boże. Czekaj. Japy. Nie. Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Pujpa. Ja... Ale pamiętaj, że ja nie widzę tu nikogo łysego w ogóle. No właśnie to... I nie wiem, co zrobić teraz. Czekaj. Bal... A może to nie jest to? Ale jeżeli... Tak jak mówisz, bo może dodaje jakieś litery. No dodaje. No to dodaję. Wtedy mogłoby być to. No mogłoby być. No i... No i się zesrało. Nie wiem. Hippie. Dobra, ale pomyślmy tak. To musi być hippies. Czyli to jest albo ten... Albo ten, albo ten. Tylko ta trójka. No dobra, no. To wtedy... I teraz... Czekaj, co oni mają charakter... No tamten jest biedakiem, bo ma tego szczura. Ale patrz. Jest niezadbany jakiś taki chyba, bo ma tę krew, jak coś. Jest niezadbany, no właśnie. Więc... Chwila. Jappi. Czekaj, co tam jeszcze było? Hippies i co? Hippies, który jest... No niby łysy, ale nie łysy. Który jest schludny. Schludny. Który jest schludny. Ej, no on nie jest schludny, bo ma tę krew. No, to go wywalamy. No. On ma jakiegoś pryszcza tutaj. Tego? Nie wiem właśnie. To się nie liczy, wiesz? Nie? To jest po prostu tak, że to jest znak, że jest gruby, nie? No. Gruby? On nie jest gruby, zobacz jaką ma talię. Ano. On jest wysportowany. Boże. Jan... Kurde. Jakieś... I ma takie zęby dziwne. To ja nie wiem, czy on jest zadbany bardzo. Ano. Zauważyłeś to? Może ano. Weźmy tego ostatniego. Dobra, weźmy go. Wierny cię. A, jednak ten. O kurde, sorry. No dobra. To a. Tyle. A. To już się zaczyna od początku. No dobra! My się bawiliśmy świetnie, a wy nie wiem. Także do następnego! I pozdrawiamy.